Dzisiaj chciałem się przyjrzeć temu i zadać kilka pytań do wiadomo kogo, a szczególnie do tych istot, które to wiedzą, i tym bardziej do trzeciej RP, do państwa polskiego jako całość, która w tym uczestniczy tak czy inaczej, więc oni to muszą wiedzieć, bo nie mają wyboru. Po prostu państwo polskie jako uczestnik tej jakiejś dziwnej gry musi to wiedzieć. Dobrze, więc wpisujemy offshore kępany. Dokładnie to wpisujemy i patrzymy się sobie, co wyskoczy tutaj jako wyniki wyszukiwania. Klikniemy w to tutaj. To klikniemy, ale patrzymy się tutaj, co nam Google pokaże. Warto sobie to wszystko poprzeglądać, aby swoją wiedzę powiększyć. Oraz także tutaj te podpowiedzi właśnie. Tutaj więc ten, kto chce wiedzieć, powinien się z tym zapoznać. Dobrze, czyli my klikamy tutaj. O, tutaj klikamy. Dokładnie, więc zapamiętajmy, jak wygląda ta strona. I tutaj w pole wyszukiwania, tutaj wpiszemy Poland, Poland wpiszemy i klikniemy tutaj lupę, więc ja już to zrobiłem i nam wyskoczy to. Rezultat wyszukiwania dla Poland, więc klikniemy tutaj w to, Poland LCC. Co to takiego może być? Musimy to ogarnąć sami dla siebie, każdy z was, aby wiedział, w jakie klocki i kto z kim zagrywa. Dobrze, klikamy. Przypominam, że to jest offshorekępany.com. Tutaj klikamy i bingo, mamy. Więc wszyscy są wzywani, ci kumaci, którzy chcą rozpoznać to dalej, sami dla siebie, aby wiedzieć, czemu jest tak, a nie inaczej. Więc to jest nazwa firmy. Co robi tutaj ten znak graficzny? Co to tu robi w tej firmie? Więc sobie poczytacie tutaj taki opis. Tutaj jakie jest prawo, background, że tutaj to jest Eastern Europe, o, bingo, Republic of Poland, że to jest w EU i tak dalej. Pamiętam, że tutaj kiedyś można było po polsku to przeczytać. Wiecie, pamiętam, że jak klikniałem, to po polsku to wszystko było tutaj. Ale co zrobić? Cieszmy się tym, co mamy. Więc tu macie benefity. Poland Limited Liability Company. Dobrze, bingo. Następnie, co to zdjęcie robi tutaj w opisie firmy? Co to zdjęcie tu robi? Tu jest Pomeranian Bay, Gulf of Gdańsk, tu jest Rosja, Lituania, Białoruś. Tutaj mamy następne.
różne kolory Czech Republik, jak dobrać nazwę firmy, że to jest spółka z OO, może być i tak dalej, więc sobie poczytacie. A, jest ważne, notary det, to tam sobie zapamiętajcie, bo to będzie ważne, czyli papiery korporacyjne. Dobrze, więc jak sobie już zobaczycie, feelings, czyli wszystkie dokumenty, które są wymagane. Więc sobie zobaczycie. Tadam! No właśnie, teraz wrzućcie to w Google i zobaczcie, co to może być. Tam jakoś, bo to z daleka to nie widać. Tam jest jakiś kij. To jest jakiś kij i tam jest coś takiego kolorowego. Więc sobie zobaczcie, co to może być za zdjęcie. Zostawiam was z tym jako oczywiście zadanie domowe, bo jakżeby inaczej. To jest dla was zadanie domowe. Dobrze, i tutaj... Aha, że tam jakiś akt był 1994 rok i tak dalej, sobie poczytacie. Dobrze, tu jest mowa o tajnych agentach, więc pamiętajcie, że wszystko musi mieć swojego agenta albo być dopełnione, czy wypełnione, napisane przed właściwym agentem. Czyli ten agent musi być zarejestrowany i tak dalej, i tak dalej. Więc macie tutaj super agent. Musicie mieć trochę tutaj, trochę siana, 1200 euraków i tak dalej. Dobrze. Więc to sobie zobaczcie. Że o, macie tu konkluzję, bo powiedzcie mi, co to może być zdjęcie, czyje zdjęcie. Więc kilka pytań sami dla siebie tutaj macie, jako zadanie domowe, ogarnijcie to. Jeśli macie problem z tym, to tu się zwróćcie po pytania. Tu zadzwońcie na infolinię, tu macie telefon, gdyby co, możecie list napisać, różne inne poszukiwania możecie zrobić, tu macie, kto pilnuje za wiarygodne dane na tej stronie, szwajcarska bankowość tu mamy, więc możecie napisać do Walencji. Kod pocztowy CA91355, więc z tym was zostawiam. Co to zdjęcie jest? Co to za budynek, gdzie jest taki kij na górze i z daleka nie widać, tam coś kolorowego jest, więc to ogarnijcie sami dla siebie. Potem ogarnijcie, że to jest z Magellana, to jest z Magellana wzięta ta tutaj mapa, tu jest Wrocław, a Dzierżoniów jest śląski, jak się jedzie tu na Wałbrzych, w tym kierunku, na Kłodzko-Wałbrzych, jak się jedzie, tam jest Dzierżoniów śląski tutaj, tak, no dobrze, więc co tutaj to robi, dobrze. A teraz załóżmy, że chcemy kupić tutaj akcję. Order now. Klikamy order now i nam się pojawia okno, że tu musimy wybrać. Mamy US, Kanada, offshore. Czyli w jedyneczce wybieramy sobie offshore i tutaj w dwójeczce tutaj z listy wybieramy Polandię.
Dobrze, czyli tu tak offshore, tutaj Polandię. Dobrze, to tam sobie poczytacie wszystko i tak dalej. Dobrze. Tutaj jest ważne. Aha, wybrałeś Tche Poland Corporation. I tu są składniki tego, za co będziesz płacił. Że tu jakąś paczkę kupujesz tego wszystkiego. Dobrze. Kępany Filling Service. Więc tu musicie kliknąć i tam się wszystko poustalać. Opłaty rządowe i tak dalej. Dobrze. Bingo, bingo, czyli wasza paczka na dzisiaj kosztowałaby około 6000 dolarów. Jak klikniesz buy now, to będzie 6000 dolarów amerykańskich. I co kupujesz? To jest ważne. Coś tutaj będzie? Aha. Filling of coś na jeden rok, shipment i tam dalej, ale to sobie tam poczytacie, zobaczycie, ok? Buy now. No, czyli że tam, to są takie szczegóły, jak to chcecie kupić, sobie poczytacie i tak dalej, nie jest to problem. Jak macie jakikolwiek problem, to zachęcam tutaj się właśnie skontaktować. Więc teraz patrzyliśmy się na stronę offshorekempany.com. Jak tutaj kupić akcje Polski, państwa polskiego, Rzeczpospolitej i tak dalej, więc tutaj na tej stronie to można zrobić, gdyby co. Więc z tym Was tutaj zostawiam jak na razie. Jak macie więcej pytań, to tutaj śmiało. Proszę bardzo. No, sobie zadzwonicie tam. No, i tak dalej. Dobrze. Musimy też ogarnąć, co to jest CIK. CIK, co to jest? Dobrze. Co to jest system Edgar? Jeszcze musicie ogarnąć. Nie ma lekko, więc zachęcam po prostu Was do przeczytania tego wszystkiego. No dobrze. Trzeba zaś tam ten numer CIK, żeby wpisać, więc do tego Was zachęcam. Jak to wygląda w przypadku Waszej Rzeczypospolitej i tak dalej, żebyście się nie obudzili z palcem w jakimś dupsku, jakimś takim nie wiadomo jakim oczywiście. No, co oznacza CIK, Edgar, CIK i tak dalej. No. To mamy tutaj wpisane, czy Polska to korporacja. Więc sobie to wszystko poczytacie tutaj. Sejm, Gov, interpelacja 5712 i tak dalej. Więc sami sobie to poczytacie. Nikt za was tego nie zrobi, sami to musicie ogarnąć. Tylko numer właśnie, żeby to znaleźć, tego CIK-u i tak dalej. Więc tutaj zachęcam Was do wszystkiego tego, co tutaj piszę. Zobaczmy. Tylko szukam tutaj tego numeru CIK. Gdzieś to musi pisać, ale to już sobie sami ogarniecie.
Po malutku, bo tutaj dobrze. Poland Republic of. Aha, to jest na, będzie na stronie Sets. Czyli po prostu musicie tam to klikać wszystko. O, tu jest numer 333-22-3719. I tu macie właśnie te feelings dokument, to co mieliśmy tam. Na to zwracałem Wam uwagę. O, tutaj ulica Świętokrzyska 12, Warszawa, Poland i tak dalej. To jest numer 00 00 950 127 18 00 00 40. Dobrze, więc to sobie wszystko poczytacie, ale już macie najważniejsze numery, że to można znaleźć i że nie jest to jakiś aż tak duży problem, aby to ogarnąć. Wchodzę to tutaj na antenie po raz pierwszy. A nie, otworzyło się, dobrze. Czyli tak, macie sec.report.cik i tamten numer tutaj macie, więc macie tutaj Republic of Poland i tak dalej, więc Company Details, więc sami sobie to ogarniecie. Dobrze. Czy my to znamy? Ministerstwo Finansów, Świętokrzyska 12, Warszawa, Poland i tak dalej. O, tu macie numer, jak chcecie, do Warszawy. 694-5000 i to jest 233 Madison Avenue, New York, kod pocztowy NY 10016. Dobrze, więc tym Was tutaj zostawiam sami. Więc trafiliśmy na tutaj właśnie te wszystkie informacje, które musicie przeglądnąć, aby się z tym zaznajomić. O to chodzi. Więc tutaj macie wszystko podane. Tutaj sobie też popatrzcie, co to są takie wszystkie różne inne podobne. Poland Daniel, nie mam pojęcia, co to jest, trzeba po prostu kliknąć, żeby to zobaczyć. Dobrze. Więc tutaj, tu macie numerki, wszystko sobie tutaj. Aha, dobrze. Jak macie problem z tym, to tutaj macie, kto odpowiada za poprawność danych. Że to jest Edgar System, więc no, nie powinniście mieć problemu z tym i tak dalej. Tutaj sobie klikniecie w to wszystko. A tu macie daty 2010, 11. Tutaj klikamy w Next, się pojawią może jakieś daty, tu są daty. Więc się zaznajomicie tutaj z tym i tak dalej. O, słuchajcie, tutaj możecie nawet jakiegoś e-maila widzę napisać, więc nie ma lekko chleb po 8. Tak, dobrze. Więc tutaj sobie sami sobie to zobaczycie i ja was z tym zostawiam. Więc zapamiętajcie to. Finansowe informacje, raporty muszą być na miesiąc, na ostatni dzień marca i tak dalej. No dobrze, więc udało nam się to ogarnąć tutaj właśnie, że aha, CIK to jest Central Index Key, CIC Number,
United States Securities and Exchange i tak dalej, więc sobie to na Wikipedii ogarniecie, gdyby co oczywiście. Do czego zachęcam, więc no, zaczęliśmy tutaj od szukania CIK, żeby wyskoczyło nam, jak to będzie wyglądało dla państwa polskiego. No dobrze. I tak to wygląda. Teraz też szukałem tutaj, byłem na portalu informacyjnym tutaj. To jest portal informacyjny we Wrocławiu, zobaczcie. I tam właśnie wyszukałem nazwę korporacji. Wpisałem to copy-paste tutaj. To jest na dnb.com, UPIK, numer UPIK. Kliknąłem, aby to po angielsku się otworzyło, bo to jest strona niemiecka, więc gdy macie jakiś problem, to piszecie na UPIK małpa DNB germany.de. Tutaj możecie e-mail schreiben. O, tu możecie e-mail schreiben. Jak macie problem, albo zadzwonić na numer plus 49, jak znacie język niemiecki, to tam możecie ogarniać sobie to wszystko. Dobrze, więc wpisaliśmy tutaj do tej bazy UPIK, Unique Partner Identification Key, DUNS numer, i tak dalej, więc szukamy sobie tutaj prokuratura rejonowa dla Wrocławia, Śródmieścia Wrocławiu. Tu musicie wybrać kraj z listy, czyli musicie wybrać Poland i tam nic nie musicie tutaj, miasta czy coś. Czasem tutaj wpisuję Warszawę, tak jak szukam w Warszawie. Dobrze, więc tam wyskoczyło 10 sztuk nam wyskoczyło. Dobrze, więc Sąd Rejonowy dla Wrocławia, Śródmieścia we Wrocławiu, wow. Więc co robi ta korporacja, czyli co robi sąd? Co robi sąd wrocławski w bazie UPIK? Co on robi w bazie UPIK? Pytanie do was, co on robi? Więc pomóżcie mi to ogarnąć, bo ja tego nie ogarniam. Więc no, pomóżcie mi to, gdyby co oczywiście. Dobrze, i tutaj sobie klikniecie poszczegóły. Tutaj klikniecie sobie, to wam wyskoczy profil. Dobrze, czyli tak, co tu jest? Rejonówka Śródmieście, jest komornik. Oczywiście, że wiadomo, że komornik to jest bardziej prawdopodobne, że on będzie firmą prywatną. Sąd, o proszę bardzo, czyli tak, rejonówka na Śródmieściu mnie sądzi. Ale bandyta Magdalena Kaliszewska, Drozgała Szczepak, lat około 50, czy jest pracownikiem krzyków. Czyli bandyta, który mnie nęka 5 lat uporczywie, tu pracuje, ale żeby mnie nękać uporczywie, wykorzystuje tą korporację prywatną. Czyli tak, komornicy, bingo. Ich też informowałem, prokuraturę jakąś tam, nie wiadomo jaką, że no, macie bandytę 3 piętra niżej, gdzieś tam około, i nie możecie go złapać, czyli jest okręgówka i regionalna i nie mogą bandyty złapać Magdalena Kaliszewska, Drozgała Szczepanik, która 10 lat pracuje w tym budynku. Oni 10 lat są w tym samym budynku i bandyty nie mogą złapać. Czyli tak, komornicy to są raczej firmami prywatnymi, raczej. Ale co robi sąd rejonowy? Czyli tak, więc wszystkie sądy, wszystkie na ponad 100% byłyby korporacjami prywatnymi. Dobrze, to tak, ten bandyta, Magdalena Kaliszewska,
Bingo. Pracuję w firmie prywatnej. Wrocław 50040, ulica Podwale. Więc taki malutki off-topic. Słuchaj, ty parszywy skundlony bandytą Magdalena Druzgała Szczepanik z okolic Dzierżoniowa Śląskiego, która pracuje 10 lat w sądzie rejonowym Wrocław, III Wydział Pierwszy Cywilny. 10 lat. Czy masz wytłumaczenie? To jest strona niemiecka. Jeszcze raz, to jest strona niemiecka, baza danych korporacji światowych. Co robi twój pracodawca tutaj w tej bazie danych? Co on robi? Kto go umieścił? Od kiedy to się stało i tak dalej? I co to oznacza? Czyli numer DUNS jest 42 284 70 62. Więc co robi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu w bazie danych DUNS? Co on robi? Jak macie z tym jakiś problem, żeby się skontaktować z nimi, to tutaj sobie klikniecie i tak dalej. I tak dalej. Dobrze. Aha, teraz musimy stąd wyjść, tak? Czy jeszcze raz będę wpisywał, czy mi się to pojawi już? Aha, no dobrze. Czyli tutaj musicie, domyślnie jest to, żeby szukać w Germany, ale aha, nie, bo szukaliśmy czegoś innego, tak? No dobrze, to jest nieistotne. W każdym razie wszystkie sądy. Aha, czy tu jeszcze dam, bo chciałem. Aha, no dobrze. I teraz sądzi mnie. Dobrze, sądzi mnie tutaj Śródmieście, tak? Pacyfikuj mnie. Dobrze. Więc sąd rejonowy, rejonówka Śródmieście ma numer DUNS 42 228 90 32. Więc takie króciutkie off-topic pytanie do bandyty skundlawego, parszewego, międzynarodowego Magdalena Druzgała Szczepanik z okolic Dzierżoniowa Śląskiego. Co to oznacza? Czy to jest prawdą, że ty pracujesz w korporacji prywatnej, sąd rejonowy Wrocław Krzyki i wynajęłaś firmę siostrzaną do siebie, czyli wynajęłaś Wrocław Śródmieście rejonówkę, aby ta firma prywatna mnie nękała po świecie piąty rok razem z tymi prokuratoriami, tak? Gdzie tutaj są te, proszę bardzo, o, ta firma mnie nęka, tak? Klikamy, dobra, bingo. Prokuratoria nie wiadomo jaka, na rubieżach 5 RP. Tutaj zobaczcie, ma DUNS 42 285 31 57. Ten sam adres w budynku sądów rejonowych. Więc bandyta międzynarodowy Magdalena Druzgała Szczepanik z okolic Dzierżoniowa Śląskiego wynajęła prokuratorię nie wiadomo jaką na rubieżach 4 RP, żeby ścigała mnie po świecie. To jest korporacja prywatna. Więc tu o to chodzi, że korporacje prywatne, które są urzędami państwowymi lub je uzurpują, ściga mnie po świecie i oni chcą mnie wtrącić do psychiatryka na całą wieczność i do aresztu wrocławskiego, wcale nie tymczasowego, też na całą wieczność w tym samym czasie. Więc pytanie do wszystkich. Co te wspaniałe wyrazy, które tworzą firmę, a dla was to jest urząd państwowy, co one tu robią? Co one tu robią? Binsode upik r. Co one tu robią? Dobrze, czyli tak, tu mieliśmy ogarnięte to, tak, że na offshore kempany.com, że
Polska to korporacja zarejestrowana. Aha, bo tu już mi wyskoczyło, tak? Jak ten. A może mi to wskoczy, czy nie wskoczy? O właśnie, że Polska jako kraj jest zarejestrowana. To sobie zobaczycie gdzie. Dlatego też w innej bazie danych, gdzie to jest, w innej bazie danych są już firmy córki, firmy matki, firmy wnuczki i tak dalej, jako firmy prywatne po prostu. Więc żeby to wam nie uciekło uwadze po prostu, no musicie to wiedzieć i CIK numer, musicie to ogarnąć. O właśnie, CIK dla Polski to jest 00007-9312. To jest dla Republic of. Co miał Kaczyński na samolocie, jak leciał do Smoleńska? Pamiętacie, zobaczcie sobie na zdjęcia tego wraku. Co on miał na samolocie napisane? Czy czasem on nie miał dokładnie tego napisanego? Więc zacznijcie myśleć. Podobno myślenie nie boli. Podobno, chociaż ja tego nie wiem. U was może być inaczej po prostu. Dobrze. A teraz wpisałem nazwę miasta przygranicznego Gubin. Gubin. Wybrałem Poland. Kliknąłem tutaj search i wyskoczyło nam tutaj 5 rezultatów, tylko 5, czyli gmina Gubin. Aha, czyli tak, to jest nazwa firmy, a to jest no miejsce, gdzie ona powinna być, czyli co nam wyskoczyło? Jeden Gubin, dwa Gubiny, tylko dwa Gubiny, tak? Poznań, Łódź i tak dalej. Więc sobie zobaczymy szybciutko. Gmina Gubin, jedziemy z koksem, dobrze. Czyli tak, co ta korporacja, która się nazywa Gmina Gubin, co ona robi w miasteczku Gubin 66620 na ulicy Obrońców Pokoju? Co ona robi? Jaka jest jej działalność i czemu ona ma numer 42 227 3031? To jest numer DUNS. Co gmina Gubin robi w bazie BINSODE UPIK? Co ona tam robi? Więc to takie pytanie do was wszystkich, jako zadanie domowe do was. Dobrze, więc to mieliśmy gmina ogarnięta, teraz miasto Gubin. Sobie porównajcie numery. Miasto Gubin to jest nazwa korporacji, numer DUNS 42 330 0079, ulica 24, Piastowska, Gubin. Więc co to wszystko tam robi? Zaraz jakiś komisariat milicji wam znajdę w Gubinie, jak mi się uda, dzięki. No dobrze, to szukałem nazwy korporacji, wyszukiwałem komisariat policji w Gubinie, bo tam byliśmy, miasto przygraniczne, że nawet tu napisałem Gubin, Gubin, ale widocznie nie wyskoczyło mi od razu, ale mamy zarząd terenowy NSZZ, komendy powiatowej, milicji w Lubinie, Dolny Śląsk, Lubin niedaleko. Więc co oni robią w bazie UPIK? Jaki mają numer? Dobrze, ulica Trauguta 3, Lubin 59300. Co tam robi zarząd terenowy NSZZ? Komendy powiatowej w Lubinie. Co oni robią w tej bazie? Takie pytanie. Top secret, ściśle tajny dla was, ok? Czy wy to ogarniecie? Dobrze, szukamy dalej.
Dobrze, to szukałem parafii w Gubinie, ale tylko wpisałem wyraz parafia i Gubin i mi wyskoczyła parafia, ale Witków. Witków to jest 58, to też jest Dolny Śląsk gdzieś, więc muszę tutaj napisać więcej. Parafia, nazwa jakiegoś wyznania i miejscowość, to mniej więcej wyskoczy, ale jest parafia jakaś. Witkowie, Witków, więc po prostu o tutaj wpisałem parafia, więc szukamy dalej, więc bądźcie otwarci na to, co znajdziemy. Dzięki. Udało mi się, chciałem znaleźć kep, bo już to kiedyś wpisywałem, a dzisiaj to robię tylko dla was. Kep, czyli szukałem organizacji religijnych w Warszawie. Tutaj wpisałem Warszawa, Poland wybrałem, więc 10 rezultatów, więc jedziemy z koksem. Zobaczymy, co wyskoczyło. Szukaliśmy kep. Bingo! O to nam chodziło. Zobaczcie, co to jest. K, E, P. Sekretariat kep. Czyli tak, zobaczmy. Co to są za firmy? Być może to są firmy, być może nie. Ja tylko zadaję pytanie, bo ja sam tego nie wiem, ale właśnie chcę wiedzieć, co te tutaj, no nie wiem, instytucje jakieś modlitewne, czy jakieś inne, co one robią? Tutaj w bazie UPIK. UPIK. Co one to robią? Więc wpisujecie KEP, Poland, Warszawa. I tam patrzycie, co wam wyskoczy i sobie tutaj klikacie. Jedziemy z koksem, dobrze, spoko. Bingo. Czyli tak, KEP ma DUNS number 42 702 1108, 6 skwer kardynała Stefana Wyszyńskiego, 0115 stolica. Więc co to robi tutaj? Takie pytanie retoryczne do wszystkich. Co to tu robi? Jak macie problem, to tutaj się kontaktujecie z tą firmą, żeby się zapytać, czy to prawda. Bo ja nie wiem, czy to prawda. Może jakaś pomyłka kosmiczna. Nie wiem. Ja tylko chcę wiedzieć. Dobrze, więc cofamy, czyli konferencja episkopatu to była, a teraz sekretariat. Adres ten sam, ale inny numer, 36 600 50 36. Więc co robi sekretariat konferencji episkopatu? Co on robi? Co te różne firmy tam robią? Krótkie pytanie, chyba każdy to ogarnia. Co one tam robią? Jak macie jakieś pojęcie lub nie, to napiszcie komentarze, wymieniajcie się swoimi pomysłami, domysłami, bo być może jakieś domysły bardzo podejrzane możecie mieć, więc no, co zrobić? Więc zachęcam do myślenia. Dobrze, dzięki. A teraz wpisałem, jak widzicie, kancelaria prezesa. Żeby się nie ograniczać, to nie wpisywałem dalej tam premiera lub prezydenta, tylko kancelaria prezesa, żeby zobaczyć, co nam wyskoczy. Tutaj wybrałem Krainę Szczabiu i Mirabelek, jak wiecie. Tutaj napisałem, że to jest stolica, żeby system mi pokazał to, co chcę wyszukać. Bingo. 8 rezultatów. No właśnie, mamy na pozycji numer 1, ale szukamy prezydenta. Szukamy prezesa. Aha, centrum obsługi, czyli tak, tu jest prezio,
Tu jest jego kancelaria, różne związek pracowników gospodarstwa pomocniczego, czyli tam są Egida, Egida, czyli zobaczcie, ile różnych firm jest przymocowanych i powiązanych z premierem Polski na przykład. Ale chodziło mi o to, żeby sprawiedliwość pracowników Centrum Obsługi, jak to nie, Związek Zawodowy Sprawiedliwość, o kurczę, jaka nazwa, Sprawiedliwość, Kancelaria Prezesa i tak dalej, dobrze, znajdę wam też prezydenta, spoko, dobrze, więc Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Alei Ujazdowskiej 1300583 Stolica, jest 42 249 1704. Więc zobaczcie, co tam jest. Idźcie do Warszawy albo na Google, może znajdziecie, jaki to adres, jakie tam różne firmy prywatne mogą być, jakie mają nazwy. Zacznijcie sami wężyć i kumać i sobie zobaczycie, że to coś może mieć ten numer. Ale co Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, czyli potocznie to się chyba nazywa premier RP, co ona robi tutaj w tej bazie danych Duns Number UPIK Duns Number, co premier pod tym adresem, podobno Polski, co on tu robi? To tak pytanie dla was. I czemu tu jest ten numer? O co kaman, co jest grane? Dzięki. A teraz tylko tutaj zamiast prezesa dałem prezydenta, więc Poland jest ustawiony i jest stolica, stolica. Klikamy Zuchen i co nam wyskoczy? Haha, bingo. Kancelaria prezydenta. Dobrze, ma tam różne firmy córki, firmy wnuczki, czyli gospodarstwo pomocnicze prezydenta RP. Centrum Obsługi Międzyzakładowy, Niezależny Samorządny Związek i tak dalej. Właśnie. Zobaczcie to tutaj, przypatrzcie się tutaj. Jaka jest pełna nazwa firmy? Międzyzakładowy Niezależny, czyli tutaj mamy EU, czyli słowiańskie znaki EU. Kropka nad Z, O. Co to jest ta kreska? Zobaczcie. Co to jest za kreska? To coś oznacza. Czyli by było pracowników Kancelarii Prezydenta RP. Ale ten znak tutaj widzicie, to jest I, czy jedynka, czy coś. To jest składnik nazwy tej korporacji, więc zwracam wam uwagę na to, że diabeł tkwi w szczegółach. Dobrze, komitet wyborczy Kornela Morawieckiego, tak? Klikniemy tutaj sobie w to, żeby zobaczyć właśnie komitet wyborczy Jacek Wilk, Robert Biedroń, Stanisława Bakum. Dobrze, tak z ciekawości tutaj chciałem. Kornel Morawiecki, Komitet Wyborczy 527 Szpitalna Warszawa, Komitet Wyborczy kandydata prezydenta RP Kornela Morawieckiego 43 711 82 24. To tak z ciekawości po prostu tutaj kliknąłem, żeby wam pokazać, ale szukaliśmy tutaj Kancelaria Prezydenta.
Klikamy. Bingo, wiejska 10, kod pocztowy sobie ogarniecie. To jest kancelaria prezydenta Rzeczypospolitej. Duns number 36 746 1592. Więc co robi Kancelaria Prezydenta RP? Co ona robi w UPIK, w bazie danych UPIK, BINSODE, DUNS NUMBER? Co ta nazwa robi tutaj? A ta nazwa jest gdzie? Pod tym adresem. Wszystko w temacie, dzięki. O, a jak macie problem, bo system zauważył, że tu już jest ten jakiś czas, to tu macie czat, jeśli załóżmy chcecie, to tu macie czat. O, proszę. Dobrze, więc jak macie jakiś problem, to możecie sobie poczatować z systemem, ok? I zapytać się, drogi systemie, UPIK, BINSOD, DUNS NUMBER, czy to prawda? Więc możecie się łatwo zapytać, czy to prawda, czy nieprawda, dzięki. Dobrze. No dobrze, więc dla Was chciałbym wyszukać episkopat polowy. Tutaj Kraina Szczabiu Mirabelek i tutaj dałem stolica, więc 3.